Tylera chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, więc możemy się już rozejść. Koniec filmu. Nie no, nie przesadzajmy już. Kreuje się on na sportowca i na osobę, która niejedną górę by przeniosła. Tymczasem dostaje wycisk od Ewy w czołówce, kiedy to oni siłują się na rękę. W dzisiejszym odcinku skupimy się na jego postaci. I tak, wiem, że takowy odcinek był już na kanale dokładnie ponad 3 lata temu, aczkolwiek chciałem wrócić do tego tematu raz jeszcze i go troszkę lepiej przedstawić niż te 3 lata temu. Tak więc weźcie picie i jedzenie w dłoń i zapraszam was na seans. Tyler miał swoje spektakularne wejście w pierwszym sezonie. Mianowicie uprawiał on wodny surfing i rozbił się on o bagaże swoich jeszcze niepoznanych kolegów. Kiedy trafił już do obozu, to bał się on konfrontacji z Karaluchem, więc jego kolega z drużyny musiał wziąć sprawy w swoje ręce. Oczywiście później Tyler nawijał makaron na uszy, by poderwać wybrankę swoją, czyli Lindsay, mówiąc, że gdy w okolicy pojawi się podobny Karaluch, to wszyscy mają mu dać znać, a on będzie brał sprawy w swoje ręce. Przyznajcie, że niezły z niego bajkopisarz, prawda? Czego nie można natomiast powiedzieć o Tylerze, to to, że boi się on wyzwań. Bo jak odcinek pierwszy pokazał, Tyler nie boi się wyzwań. I nie miał on problemu, by skoczyć z wysokiego klifu i przy okazji uderzyć czułym miejscem w boje. Auć! To musiało naprawdę boleć. A to przy okazji jeszcze w tym samym odcinku kłócił się z Duncanem o młotek, który wypadł im z rąk i uderzył Harolda w jego cenne klejnoty. To musiało jeszcze bardziej boleć. W odcinku czwartym palnął dość zabawnym tekstem. Już jest po was! Rozwalimy was! Potem posiekamy i zjemy na surowo! Ale niestety koledzy z jego drużyny nie podzielają mojego zdania. A szkoda. W grze wzbijaka trafił on na przykład Sadie, która siedziała na ławie i czekała na swoją kolej, aby wejść do gry. Ale później karma do niego wróciła i od header wyłapał strzała z piłki w cenne znalezisko. A później po nieudanych trafieniach, gdzie to raz trafił w sędziego szefa, prawie trafił w Chrisa oraz w susów, którzy siedzieli sobie na ławce, to ostatni rzut trafił właśnie w Lindsay i spowodował on kolejny bolesny siniak dla niej. Auć. Później wynagrodził jej to, zabierając ją na randkę pod pomost, na którym się wszyscy zwerbowali. No i Heather musiała zepsuć tę randkę, rzucając w Tylera łódką. Jak on w ogóle to przeżył? Oczywiście potem Courtney musiała również swoje 3 grosze dodać, mówiąc, że Lindsay mogła wyciągnąć informacje na ich temat podczas tej randki. Rozumiecie, jaka to jest ironia losu, biorąc pod uwagę, co się później z Lindsay stało? W odcinku 5 Tyler nie mógł pokazać za bardzo swojego talentu, bo się kretyn zawiązał jojo i nie mógł z niego się wydostać. A odcinek 7 dla Tylera był ostatnim, bo był to odcinek z fobiami. Jak pamiętacie, jego fobią był strach przed kurczakami. A to nie dał rady zjeść panierowanego kurczaka, a to nie dał rady wytrzymać 3 minut ze słodkimi kurczakami. I to zapewniło mu bilet w jedną stronę. Oczywiście również z kurczakami, jakby inaczej. Jeszcze jego dziewczyna mu dowaliła tekstem na koniec. Zamiast przeżywać, że jej ukochany odpadł, to walnęła takim tekstem. Nigdy nie zapomnę wspólnych chwil, Taylor. Tyler. W odcinku 22 niewiele się zadziało. No może poza tym, że Lindsay pocałowała Tylera, a później tak nagle zapomniała jego imienia. Sezonu drugiego nie będę przytaczał, bo Tyler się do niego nie dostał. A jedyne co, to brał udział w podsumowaniach, gdzie to też niewiele się odzywał. Natomiast jego dziewczyna często jego imię przytaczała i od razu była kontrowana przez wszystkich, że Tylera nie ma w tym sezonie. Tyler dopiero się uaktywnił na zakończenie sezonu drugiego i przed początek sezonu trzeciego. Gdzie to jeszcze przed sezonem trzecim brał udział w duecie z Leshauną w programach takimi jak Samochodowe sztuczki gwiazd, Gwiazdy przeszczepiają serce, Na pewno chcesz to zjeść i Ekstremalne szachy na słupie. Ponadto razem z Leshauną zaczęli uprawiać intensywny sport. O ile w przypadku Leshauny było widać minimalną zmianę, tak u Tylera troszkę brzuszek się pojawił. Kiedy dostał się do sezonu trzeciego, trafił on do drużyny Chris jest naprawdę bardzo słodki. I w odcinku czwartym miał ogromny ból tyłka, że jest on najmniej popularnym zawodnikiem w totalnej porażce, że taki Izykiel ma fanów, a ciągle wylatuje jako pierwszy i co najgorsze, Lindsay zwróciła się do niego imieniem Noah. Próbował on też ciągnąć swoich kumpli z drużyny Sańmi, jednak to nie poskutkowało. A też przy okazji dowiedzieliśmy się, że Tyler ma bardzo silne palce i że zniszczył przez te palce fortepian. W odcinku 7 ponownie zastaliśmy Tylera i Lindsay, która standardowo znowu po raz kolejny przekręciła jego imię, nazywając go Daryl.
Kiedy Tyler się o to oburzył, to Lindsay stwierdziła, że Tyler musiał ją z kimś pomylić i że prawdziwy Tyler zaginął bezpowrotnie. Jednak w tym samym odcinku przypomniała sobie o nim i nareszcie zakończył się ten głupi cykl. W odcinku 8 w Amazonii swoje spodnie poświęcił, by dostać się na drugą stronę. Pomijam fakt, że na własne życzenie je spalił i został pogryziony przez piranie. W odcinku 9 Tyler był modelem Lindsay, która zrobiła taką jemu stylówę. Chyba nieświadomie go poniżyła na oczach setek tysięcy ludzi. A jeszcze Lindsay mu dowaliła, że słaby z niego model, pomimo tego, że to ona dostała auta z gry. W odcinku 13 przyłapał on Duncana i Gwen na obściskiwaniu i namiętnym całowaniu się w pokoju zwierzeń. Tym samym Tyler zrobił z siebie wroga u Duncana. W odcinku 14 wyszło jednak, że Duncan zdradził Courtney z Gwen. I tym samym Duncan miał dostać bilet w jedną stronę, ale Chris unieważnił głosowanie. Niestety Tyler dostał bilet w jedną stronę w odcinku 15 w strefie 52, bo w stanie w jakim on był raczej nie mógł za wiele powalczyć o milion. Próbował również on swoich sił w odcinku z podsumowaniem, aby wrócić z powrotem do gry, jednak jego stan nie bardzo na to pozwalał. A na początku sezonu 4 mogliśmy zobaczyć, jak to razem z Lindsay namiętnie się całowali na jachcie. Więc ich relacja wróciła na właściwe tory. A z takich rzeczy, o których zapomniałem wspomnieć, to, że Tyler całował rybkę w odcinku 10 i dostał od niej plaskacza. To naprawdę musiało boleć. Dostać tak od ryby i to z plaskacza? Masakra totalna. Ten odcinek też jest dość istotnym dla mnie odcinkiem, ponieważ w pewnym sensie jest on zaktualizowanym odcinkiem sprzed 3 lat. I teraz mogę z dumą powiedzieć, że jest to właściwy odcinek na temat Tylera. Te 3 lata temu wydawało mi się, że Tyler był mocnym przegrywem, jednak co można powiedzieć to, że przegrywem był na początku sezonu 1. Jednak przebył bolesną drogę, aby Lindsay na nowo go pokochała. Więc w jego przypadku można by powiedzieć, że mamy mocny happy end. Tak jak zresztą w przypadku Noah. Z tym, że Noah faktycznie pokazał, że jeśli chodzi o grę, to sprogresował. A Tyler jak był cieniasem w wyzwaniach, tak nadal nim pozostał. Pod tym względem się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o Tylera. I prędko się chyba nie zmieni.